Tym razem Patus Kawiak już naprawdę przegięł pałę, ponieważ upił 14-letnią dziewczynę, sugerował jej no, niezbyt legalne rzeczy. Drugi Patus, jego kumpel, tucznik, uderzył dziewczynę butelką wódki w głowę, po czym dziewczyna odniosła, jak było widać, całkiem poważne obrażenia, a następnie uciekli z kraju. Co im grozi? Czy można zarządzić w tej sytuacji ekstradycję? Ja jestem Bagiet, były policjant, mówi o służbach bez cenzury, zapraszam na kolejny odcinek. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych mano mordeczki, Sierżant Bagieta z tej strony. Jeżeli ktoś ma Twitcha i śledzi jakieś tam streamy, no to Kawiaka chyba niestety zna. Jest to taki dziewiętnastoletni chyba chłopaczek gdzieś tam ze Śląska, wydaje mi się, że z Żor, który chwali się tym, że jest po prostu patusem i wydaje mi się, że zależy mu tylko i wyłącznie na zyskiwaniu atencji jakimś bardzo kontrowersyjnym kontentem. Przypominam tylko, że Kawiak to jest ta osoba, która gdzieś tam psikała ludzi gazem na ulicy, sugerowała, że zrobi jakiś alarm bombowy podczas chyba Fame MMA ma, no, generalnie jest skrajnym patusem, według mnie psychopatą i zwyczajnym przestępcą, jak zaraz będziecie mogli to zobaczyć w moim materiale, ponieważ kawiak razem z innym internetowym patusem, czyli tucznikiem, postanowili zrobić sobie imprezę. Tylko, że była to impreza nie byle jaka, ponieważ jak możemy sobie przeczytać, niewiele starszy jest kawiak. Tutaj chodziło o odbiorców. Pochodzący z ŻOR Marcin F., którego działania wielokrotnie były już omawiane przez różnych twórców internetowych, wskazujących na ich naganny charakter. W miniony weekend zorganizował z kolegą. Tucznikiem dwie transmisje, po których ze względu na to, co się wydarzyło, jakie mogą ich spotkać konsekwencje, spakowali się i polecieli do Egiptu. Imprezy zakończyły się dramatycznie dla biorących w nich udział dziewczyn. Pierwsza z nich odbyła się w jednym z mieszkań w Bytomiu. Zaproszonej nastolatce Marcin F i Bartłomiej K podawali alkohol i proszek do prania. Była też przez nich poniżana. Jej stan zdrowia zaczął się pogarszać na wpół przytomna, nie była w stanie się podnieść, pato streamerzy zaczęli panikować jednak bardziej niż los dziewczyn interesowało ich, co się z nimi stanie. No nie wiadomo, czy to był proszek do prania, czy to był były po prostu jakieś prochy. Tak, co do tego Egiptu. Faktycznie kawiak najpierw sugerował, że polecieli gdzieś na Malediwy. Oczywiście widać, że to jest Egipt, na żadne malediwy nie polecieli. Ja nie chcę iść do więzienia i szturchnił ją czy żyje. To tylko jedno ze stwierdzeń, jakie padły. W końcu mieli wyrzucić dziewczynę bez koszulki z mieszkania. Po powrocie stwierdzili, że się przekręciła. Zareagowali internauci, którzy zlokalizowali miejsce i wezwali właściciela lokalu, który dał im 5 minut na opuszczenie mieszkania. Po kilkunastu godzinach kawiak i tucznik ponownie streamowali, tym razem w spokoju. Hotelowego, w którym razem z nimi przebywała młoda dziewczyna. W pewnej chwili, kiedy zareagowała na zachowanie Bartłomiejaka, została przez niego pobita, uderzył ją szklaną butelką w twarz. Jeżeli chodzi o to, przekręciła się. No nie, z tego co wiemy, obie dziewczyny są pod opieką medyczną i zostały zabrane przez karetkę, więc całe szczęście, nic się tym dziewczynom nie stało natomiast mam tutaj przygotowane pewne, pewną taką analizę prawną, co mogłoby się stać i co może grozić Kawiakowi, czy mogłoby grozić Kawiakowi i następnemu patostreamerowi patusowi po prostu zwykłe moi przestępcy, czyli tucznikowi zanim przejdę do dalszej części materiału, zapraszam na sklep na fali.co.pl gdzie możecie kupić m.in. bluzy z taką minimalistyczną bagietką są to moje bluzy sygnowane moją marką powiedzmy, są tam też koszulki, są tam też czapki bini na zimę, bardzo polecam, jeżeli byście chcieli, pamiętajcie na fali.co.pl moja marka. Oczywiście całą sprawą zainteresowała się już prokuratura, no sprawa jest medialna, umówmy się, może nie jest to Pandora Gate i też nie ma aż takiej wrzawy, jeżeli chodzi o media, no bo już jest po wyborach, wiadomo, no to nie trzeba się wybijać, więc a tam, te dwie dziewczyny, PAL 6. Pandora to było coś, no były wybory, trzeba było tutaj pokazać ludziom, jaką jesteśmy, super władzą. ale jak możemy przeczytać, co mówi prorok, czekamy obecnie na decyzję prokuratora regionalnego, który wyznaczył znaczy jednostkę do prowadzenia sprawy. Mówi Joanna Smorczewska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach. Dodaje, że z uwagi na charakter filmów i zachowania uczestników wydarzenia policja w żorach podjęła czynności związane z zabezpieczeniem materiałów dowodowych. Sprawy z udziałem patostreamerów dotyczą kilku miast na terenie województwa śląskiego oraz Polski, dlatego niezbędne jest wyznaczenie jednej prokuratury. No bo postępowania przygotowawcze, czyli sprawy, tak zwane, prowadzi się odpowiednio do lokalizacji, tak? Odpowiednia jednostka terenowa prowadzi według tam swojego, swojej zależności terenowej te postępowania, tak samo jest w policji i w prokuraturze, więc jeżeli było to popełnione na terenie kilku miast, no to trzeba wyznaczyć jedną centralną prokuraturę, która będzie to postępowanie prowadziła, no bo dziwne by było, jeżeli każda prokuratura prowadziłaby tam jakieś swoje postępowania, a potem by to złączyć, no po prostu jest to nieopłacalne i ze względu na sposób prowadzenia sprawy i ze względu na rzetelność i ze względu na koszta. Sprawą zainteresowała się już aktywistka Maja Staśko. Do Maja Staśko mam bardzo ambiwalentne podejście i naprawdę nie zgadzam się z nią, w bardzo dużej ilości rzeczy, ale jeżeli o to chodzi, no to naprawdę szacun, ponieważ pani Maja Staśko, jak możemy zobaczyć na jej Instagramie, napisała: Zgłosiłam sprawę do organów ścigania. Pato streamerzy na YouTube poniżali, molestowali i upijali dziewczynę, wyrzucili ją na mróz, gdy wymiotowała i była nieprzytomna. No i pani Maja Staśko pisze dalej. Ja wiem, że już mówiłem, jaka tam jest kanwa wydarzeń, ale Maja Staśko tutaj bardziej się na ten temat, y, szerzej się na ten temat wypowiedziała. Dziś w nocy pato streamerzy wykorzystywali nieprzytomną dziewczynę na kanale Kawiak na YouTube. Podawali alkohol dziewczynie w miejsce do psa, dla psa chyba powinno być, do tego proszek do prania, do wciągania, jak to nazwali, gdy go szykowali. Gdy ją zapraszali, mówili, że jest czpunką. Twierdzą, że sprawdzili jej legitymację, miała mieć 14 lat, w innym momencie mówiła, że 20, a będzie to potem miało znaczenie w kwalifikacji praw. Już po pół godzinie dziewczyna leżała na podłodze i Słabo się czuła. Oni widząc to, robią wyzywanie z całowaniem pijanej dziewczyny, która tuż potem upada, bo nie jest w stanie utrzymywać się na nogach. A oni w ramach gry w butelkę schłaniają do rozebrania się. Pani Maja Staśko pisze w taki sposób, że ciężko się to trochę czyta. Dziewczyna zostaje w samej bieliźnie. Jeden wyrzuca jej koszulkę przez okno. Opowiada, że jest brzydka i ma grzybice. Gdy opada na niego, on chwyta totalnie pijaną dziewczynę za pierś w staniku. Namawiają ją też na seks oralny. Nie słyszymy opór. Napij się, odpowiada Marcin. Ogłaszają, że udostępniają te zdjęcia na Discordzie jest grubo. To będzie kryminał. Co działo się poza ekranem na dziewczynie, to już oceni. Policja. Dziewczyna nie jest w stanie ustać, przewraca się podczas gdy jeden dmucha na kreski, by je rozsypać, bo na live widać, a za widok kreski może pojawić się ban na YouTube. Gdy ona leży na podłodze i wymiotuje, panikują, że wykorzystują osobę z niepełnosprawnością jak kamerzysta. Za co ten był w areszcie? Umrze tu. Wciąga proszek do prania. Chcesz mieć zabójstwo? Wypierdol ją stąd. Chcesz mieć trupa w domu? Ja nie chcę iść do więzienia. Szturchnij ją, czy żyje? Po tym jak ją upijali i molestowali, chcą sprawdzić jej wiek, gdy ona leży nieprzytomna w wymiotach. Ktoś im przez telefon mówi, że jeśli nie teraz karetki, pójdą Siedzieć. Spanikowani wyrzucają dziewczynę bez koszulki z mieszkania na mróz. Jeszcze mordą w kałuże, komentują ze śmiechem, gdy wracają. Sama chciała. Faryna na czacie informuje, że dziewczyna przekręciła się. To, co jest nieprawdą, już mówiliśmy. W końcu przychodzi właściciel, informuje, że karetka już jedzie, a na nich wzywa policję. Transmisja miała miejsce na YouTube. Wcześniej Faryna gazował ludzi na ulicy. Konopski zgłosił sprawę na policji Faryna jest na wolności, a YouTube pozwala mu streamować. I faktycznie tutaj zarzut wobec portali chyba jest największy, no bo jeżeli chodzi na przykład, tak jak mówił chyba Gimper na swoim kanale, ale jeżeli chodzi o Stu i o całą aferę to YouTube poinformował, że zablokowało zarabianie na kanale Stu, gdzie Stu nie tworzy kontentu od 2020 roku. Gratulujemy YouTube'ie, zajebista robota, wspaniale. Chyba Twitch najszybciej reaguje na takie akcje i Twitch od razu banuje i wywala takie rzeczy. Zresztą zbanowali już Kawiaka na Twitchu, no YouTube się nie nie kwapi, dalej konto Kawiaka jest aktywne na YouTubie. Nie wiem czy kwestia tego, że się ogląda, czy czy o co chodzi? I w ogóle, jak możemy zobaczyć na tych streamach, ja z wiadomych przyczyn oczywiście nie będę tutaj puszczać zapisów z tych streamów czy jakichś shotów, bo mi wywalą po prostu ten film w pizdu i tyle będzie z mojego filmu. Natomiast wobec tej 14-letniej dziewczyny faktycznie oni używali takich słów, żeby im zrobiła laskę, czy tam, żeby zrobiła temu, znaczy 14-letniej rzekomo, bo potem mówili, że ma 20 lat, czy temu tucznikowi i że on to będzie nagrywać i w ogóle napisać coś takiego 0.30 zamawiamy dziwki jak nie będzie laski No więc tutaj ta sugestia była jednoznaczna no z tego co mi wiadomo to do niczego tam na szczęście nie doszło. No ale jak możemy sobie przeczytać już wcześniej no to panowie bohatersko wyjechali do Egiptu. Podejrzewam, że osrali po prostu zbroje i tyle z tego było. Jak mówili, byli na Malediwach, niby, no, ale tak naprawdę na Malediwach żadnych nie są, są w jakimś hoteliku w Hurgadzie na all inclusive, widać po opaskach na ręku i sobie tam siedzą i podejrzewam Gorzołę. No tylko że tak, sprawa komplikuje się o tyle, że panowie w Polsce już nie są, więc no nie zatrzymamy ich tak szybko, ale o ekstradycji zaraz. No ale co może im grozić, jakich przestępstw mogli się dopuścić? Na pewno artykuł 51 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Wiem, to nie jest przestępstwo, tylko wykroczenie, czyli po prostu zakłócanie porządku i spokoju publicznego, będąc pod wpływem alkoholu, za to policjant może wystawiać m.in. mandat, 500 zł może skierować sprawę do sądu, K czemu ja bym się szczerze mówiąc, skłaniał. No bo tutaj to już za gruba sprawa, żeby dawać za to mandat. Mamy też artykuł oczywiście 157 kodeksu karnego, czyli średni lekki uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli zobaczymy tą drugą dziewczynę, gdzie tamta, gdzie tamten tucznik cały tłumaczył się, że ona go najpierw, cytuję, napierdalała, dlatego on ją walnął butelką wódki, po czym ona w ogóle zalała się tutaj cała juchą na, na twarzy, no i była potem akcja, oni się o to zesrali strasznie. Jakiś tam uszczerbek na zdrowiu na pewno był, jeżeli były rozcięte powłoki skórne, no pytanie, jak lekarz to oceni, bo stać się mogło dużo. Od, zwykłe, od zwykłego rozcięcia Skóry, przez jakieś wstrząśnienie yy, mózgu, czy nawet jakieś krwawienie wewnątrzczaszkowe, mógł być uszkodzony jakiś nerw, kość, no mogło stać się bardzo dużo. Także nie wiemy tutaj, jaki ten uszczerbek był, czy lekki, czy średni. Jeżeli lekki, no to jest to ścigane z oskarżenia prywatnego, czyli tak naprawdę policja się tym za bardzo nie zajmuje. Wy sami tworzycie akt oskarżenia i właściwie tutaj te przestępstwa na tym się będą opierać. No niestety, nie mamy jeszcze przepchniętej ustawy tej antypato więc yy, oprócz tego nic im, nic im za bardzo nie będzie groziło takie przestępstwa. Jeżeli chodzi o wypchnięcie, Dziewczyny bez koszulki, na mróz, w stanie upojenia alkoholowego kompletnego, gdzie ona tak naprawdę nie wiedziała o Bożym Świecie, no to według mnie tutaj narażenie na niebezpieczeństwo jak najbardziej. To naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Można utracić życie, oczywiście, można zamarznąć w, tej, w ten sposób. Tylko, że jeszcze raz paragraf piąty mówi nam o tym, że jest to ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Nie jest to prywatno skargowe, ale jest to ścigane na wniosek, także trzeba po pierwsze złożyć zawiadomienie, no i chcieć tego ścigać. Nie wiem, czy te dziewczyny się na to zdobędą. Ja bym Radził, że tak, bo to jest jedyna droga tak naprawdę, żeby tych gnoi ukarać. Następnie mamy nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie. Jeżeli tym dziewczynom by się coś stało, no to mieliby ranę jeżeli nie zadzwoniliby na karetkę albo nie podjęliby jakichkolwiek innych czynności, ponieważ ten artykuł mówi nam o tym, że kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie. Nie wiem, czy by to nawet nie zagrało, bez tego, jeżeli by się tym dziewczynom coś stało. No czy one były w niebezpieczeństwie utraty życia zdrowia, czy czy jakiegoś ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. No były, no wymiotowała na siebie ta dziewczyna, szczególnie mówię o tej pierwszej, tej, tej młodej, była wypchnięta potem na mróz. Myślę, że mogłoby tutaj to zagrać, tylko że rzecznictwo sądów tutaj jest no, totalnie niesprzyjające i według mnie musiałoby dojść do tragedii, żeby tutaj wyciągnąć jakieś konsekwencje. Idźmy dalej, no było tutaj sugerowanie jakiejś czynności seksualnej. Jeżeli ta dziewczyna miałaby 14 lat faktycznie i doszłoby do tego, bo była upojona alkoholem i wykorzystali to, że była upojona alkoholem, dodatkowo jeszcze jakimiś innymi środkami, oni tutaj mówili o proszku do prania, ale chyba wszyscy wiemy o co tak naprawdę chodziło, to przemocą groźbą bezprawną lub podstępem Podstępem, nie trzeba wcale używać przemocy. Doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, bla, bla, bla. Potem mamy tutaj czyn kwalifikowany, czyli jeżeli sprawca dopuszcza się tego wcześniej wobec małoletniego poniżej lat 15. Jeżeli ta dziewczyna faktycznie miała 14 i do tego by doszło, no to mieliby przesrane. bardzo duże szczęście w nieszczęściu, że nie byli w stanie tego zrobić, mi się wydaje. Ale jeżeli pojawiłaby się ku temu sposobność, to wątpię, żeby odmówili wątpię, żeby tego szczerze mówiąc nie zrobili. Widząc poziom degręgolady po prostu tych ludzi, tych patusów. Bo tutaj nawet ciężko ich nazywać ludźmi. Tych po prostu internetowych zwyrodnialców. Wątpię, żeby odmówili. Dla wyświetleń zrobiliby wszystko, i dla wyświetleń to niby sami laskę, podejrzewam, zrobili. Byleby tylko im się to obejrzało na internecie. No, jestem tak zniesmaczony. To jest to dla mnie tak obrzydliwe, że po prostu żygać mi się chce, jak widzę te osoby, jak patrzę na, ten, no, na te ryje. No, nie, nie można tego inaczej powiedzieć. Następny artykuł, i myślę, że tutaj to by absolutnie siadło, jeżeli chodzi o tą 14-letnią dziewczynę, bo czym innym jest nalanie drinka czy danie piwa, a czym innym jest Upicie tej laski do takiego stanu, że ona żyga pod siebie i nie wie w ogóle gdzie się znajduje. Kto rozpija małoletniego dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycia lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju. Artykuł 208 grozi za to dwa lata więzienia. I tutaj artykuł, który bez dwóch zdań by się sprawdził. Mówię o tej drugiej dziewczynie, która została uderzona butelką. Yy, tylko, że pytanie, czy ona będzie chciała ścigać to z oskarżenia prywatnego. No chyba, że prokurator zdecyduje się ścigać to z oskarżenia publicznego. Sprawa robi się medialna, więc całkiem możliwe, że. By to łyknął. Zobaczymy, bo sprawa jest świeża. Trzeba najpierw do tych dziewczyn dotrzeć. Artykuł 217. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, okaże ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. I Tutaj mamy napisane, że ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Jeżeli faktycznie było tak, że on oddał tej dziewczynie, czyli odpowiedział jakby naruszeniem za naruszenie, no to można faktycznie odstąpić od wymierzenia kary, ale no come on. Laska była upojona. No nie, nie. Wydaje mi się, żeby to przeszło w sądzie. Tylko, że kolejny problem polega na tym, że. Panowie, tak jak powiedziałem, bohatersko wyjechali z Polski, tam zarzekają się, że do 2025 roku ich noga nie postanie w Rzeczypospolitej Polskiej, no i utrudnia to troszeczkę pracę naszej policji. Tylko, że tak naprawdę z Egiptu jest możliwość ekstradycji, nawet jest podpisana umowa między Polską a Egiptem, chyba z 92 roku, z tego co pamiętam, o ekstradycji obywateli Polski z Egiptu. Wiadomo, że rząd Egiptu musi się na to zgodzić, natomiast jest to możliwe. A gdzie nie ma ekstradycji? No, ekstradycji tak naprawdę nie ma głównie w krajach Ameryki Południowej. Jak możemy przeczytać, wśród państw, które nie wyrażają, Zgody na ekstradycję obywatela polskiego, znajdują się przede wszystkim państwa Ameryki Środkowej i Południowej, między innymi Peru, Dominikana czy Paraguay. Więc jeżeli chce się spierdać, to trzeba spierdać z głową. Oni tego nie zrobili, bo uciekli sobie do Egiptu, gdzie, tak jak powiedziałem, obywatela można ściągnąć. Można na przykład ściągnąć też ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co miało już miejsce i stało się to bardzo szybko. Więc panie, znaczy panie, więc kawiak i tucznik raczej bym się aż tak pewny nie czuł. I szczerze mówiąc, życzę wam kurwa jak najgorzej, bo jesteście internetową patologią. Jestem. Wreszcie z wyrodnialcami, którzy krzywdzą ludzi i robią to tylko i wyłącznie dla wyświetleń i jeżeli byłaby taka sytuacja, tak jak powiedziałem, to sami byście tą laskę dla wyświetleń zrobili. Daję sobie za to uciąć rękę. Cóż, pozostaje nam tylko zrobić sobie kawy i patrzeć na dalszy rozwój wydarzeń i życzyć jak najgorzej no tej parze patusów. Mam nadzieję, że pójdziecie do więzienia i że nie będziecie tam dobrze traktowani. Zobaczymy, zobaczymy co przyniosą następne dni, no bo sprawa jest medialna. Wprawdzie nie ma już wyborów, ale sprawa jest medialna ale mamy nowy rząd, więc może będzie chciał zaplusować o obywateli i szybko tę sprawę ogarnąć, tym bardziej, że Kawiak zaczął obrażać wiceministra spraw wewnętrznych, czy tam sprawiedliwości, powiedział chyba, że rucha mu córkę, czy coś, czy na rodzinę, czyli to, i to, już nie pamiętam, nie mogłem znaleźć tego, nie mogłem znaleźć tego nagrania, w każdym razie też, że Kawiak zrobił nagranie, że jest w stanie się przesłuchać, ale tylko i wyłącznie przez telefon na odległość, bo nie wraca do Polski, To no, też Kawiak, tak to nie działa, kurwa, i mam nadzieję, że przesłuchałem Cię jednak w Polsce i dostaniesz po prostu zarzuty, ty internetowa patologia i z Ja Zapraszam na mojego Tiktoka, gdzie wrzucam jakieś krótsze treści, na mojego Instagrama, Facebooka. Pamiętajcie o moich koszulkach o moim brandzie na nafali.co.pl z tą kozacką bagietką. Trzymajcie się i hej!